Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem ósmy już odcinek z gry Tasty Blue. Dzisiaj mamy jeden tylko i wyłącznie cel, żeby stać się rekinem, co myślę, że na 110% w tym odcinku się wydarzy. Z góry też po raz już kolejny chciałem przeprosić za wierdzącego sąsiada, nie pierdzącego, tylko wiercącego, który po prostu uznał, że skoro jest lato, to wyremontuje całą klatkę schodową i wszystko, co tylko się da, więc puka, stuka, wierci. No ale do tego ma chyba prawo. Tak więc co, bez dalszego spędnego gadania, przechodźmy do gry. Tak więc co, mapka Tale of a Dolphin, czyli 7 minut na jedną gwiazdkę. Dawno już nie grałem, bardzo dawno nawet już nie grałem, w Tasty Blue. Kilka dni przynajmniej, kiedyś grałem w nią codziennie i nagrywałem. Teraz miałem krótki weekend w domu i nie nagrywałem Tasty Blue. Troszkę za tym tęskniłem, ale tu pamiętam już, że trzeba tą piłeczkę przez tą wodną ognistą poręcz przedostać, żeby dostać więcej rybek. To jest bardzo... O kurde, dwa razy mi się udało, chociaż w sumie nie chciałem. Jeden raz przypadkowo. No szybko, come on. Jeszcze raz mi się nie udało, ale już jestem takim całkiem sporym delfinkiem. O, właśnie o tym też mówiłem. Dobra, co tutaj mamy do zjedzenia? Raczej nic, więc wrócimy do miejsca, gdzie byliśmy, żeby podjeść troszeczkę innych rzeczy. Czy ja mogę już zjadać te foki czy morsy? Ogólnie ludziska, może nie bardzo, ale niektórzy z was się spinają o to, że ja mylę rzeczy. Powiem wam, że to jest bardzo naturalne. Zacznijcie nagrywać, zobaczycie, jak wiele rzeczy wam się pomyli. Nawet rzeczy, które doskonale znacie. Oczywiście jest dużo rzeczy, których ja nie znam, bo nigdy się nie interesowałem życiem podwodnym i nazw rybek niektórych nie znam. I oczywiście przyznaję wam rację od razu, że po prostu to wynika z mojej niewiedzy. Ale jest też bardzo dużo rzeczy, które po prostu przejęzyczam. Tak jak kiedyś był odcinek, na którym na syreny mówiłem meduzy. To nawet nie zwróciłem na to uwagi, gdyby nie wy. Bo tak po prostu jest, no czasem niektórych rzeczy ze stresu się zapomina. Chociaż ja już mogę powiedzieć śmiało, że nie stresuję się podczas nagrań za bardzo, to jednak czasem język się plącze, bo no na co dzień nie gadacie tyle sami do siebie, więc jest to naprawdę całkiem trudne. Dobra, już całkowicie nieźle nam idzie, muszę to przyznać, że spodziewałem się troszkę gorszych wyników, a tu idzie naprawdę, naprawdę fajnie, jak na takiego stage'a tej mapki. Mogę już zjadać te wieloryby, tego słowa mi kurde zawsze brakowało, a teraz już się przed odcinkiem dowiedziałem, że to są wieloryby. Zawsze mówiłem walenie albo coś innego, a to są wieloryby. Przynajmniej tak to się mówi. Dobra, już zaczynają się schody, czyli rzeczy, które strzelają, rzeczy, które torpedują i tak dalej, czyli wszystkie utrudnienia, jakie można sobie wymarzyć na tej mapce, już się znajdują. Mamy 22 metry i trochę zrąbaliśmy, bo wyleciałem na brzeg. Powiem wam też, się troszkę wam dzisiaj pożalę nawet, że strasznie mnie alergia dorwała i o to chodzi. Ostatnio jest naprawdę tragedia. I nagrywa się też bardzo ciężko, bo ciągły katar, ciągłe pieczenia oczu, ciągły ból gardła spowodowany właśnie alergią jest dość dotkliwy, że tak to nazwę. Dobra, zjadamy tutaj szybko miasto. Okej, mogę już zjadać te krakeny. Więc myślę, że powoli się już zbieramy do końca Tale of a Dolphin i skończymy naszą piękną przygodę delfinem. Staniemy się pełnoprawnym rekinem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No tutaj pływają te statki podwodne, łodzie podwodne, które puszczają torpedy, nie rakiety, jak ja to mówiłem, tylko torpedy. No widzicie, gry uczą, gry bawią i wszystko, co z tym związane. Czekajcie, co ja mogę tutaj ciekawego? Mogę zjadać już te duże samoloty, ale coś by się przydało właśnie pozjadać, żeby urosnąć, bo no ja nie jestem jakichś wielkich rozmiarów, to ja nie mam. Oczywiście, kiedy zaczniemy już zjadać te łodzie podwodne, to już dość szybko wszystko pójdzie. Na razie jeszcze niestety nie mogę ich zjeść, a one dość dużo mi przeszkadzają. Tutaj te samoloty strzelają do mnie. Gdzie torpedy za mną latają. Jest dość ciężko, ale nie ma tragedii oczywiście. Nigdy nie narzekamy, często narzekamy, ale nigdy nie poddajemy się. O, dokładnie, nigdy się nie poddam.
Zostanę największym delfinem na świecie. Przyrzekłem to sobie jako mała rybka, mówiłem, ja zostanę największym delfinem na świecie. Wy, o, mogę już zadać łodzie podwodne. Myślę, że wy też mieliście taki okres w życiu, gdzie powiedzieliście sobie, że to wy zostaniecie największym delfinem na świecie. Dobra, mogę zjadać już lotniskowce, więc to już jest raczej koniec. Mam 230 metrów. Myślę, że końcówka to będzie, kiedy będziemy w stanie zjeść ten wielki statek tutaj. Co myślę, że za całkiem niedługą, niedługą się wydarzy. Gdzie są jeszcze lotniskowce? Bo na lotniskowcach bardzo dużo expa dostałem. No nie ma tutaj tych wycieczkowców. Ja niestety nie widzę, znaczy tych lotniskowców. Ja niestety nie widzę, o, mogę zjeść, brawo, koniec. Czy jakaś gwiazdka? Jednak się zmieściłem na gwiazdkę. Ja niestety nie widzę tego czasu, nie widzę co zjadam, bo mam to zasłonięte paskiem do nagrywania, który mi wyświetla czas i takie inne pierdoły. Daliśmy radę na jedną gwiazdkę, co jest niewątpliwie dużym moim sukcesem, bo jak wiecie, mam z gwiazdkami dość spory problem. Bardzo fajna mapka, no i teraz to jest koniec przygody delfina. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczyło. Nie ma nic powiedziane. Teraz będzie po prostu pewnie historia rekina. 11 minut. Okej, tak więc tak rysuje się piękna, chyba piękna historia nano szarka, czyli nano rekina, który został zrobiony z próbówki. Tak, i tutaj było napisane. Pierwszy obrazek przedstawia jakąś bazę w Arktyce pewnie. Jakąś bazę naukową, gdzie ktoś mówi, że gratuluję jakiemuś naukowcowi za projekt Pingwin. Nie wiadomo, czym projekt Pingwin był, ale był taki projekt. Następnie mówi radio. Tak, radio mówi, że teraz świat potrzebuje pańskiej pomocy, bo wielkie kreatury morskie zjadają wszystko, czyli rybka morska i delfin. Oczywiście nasz szalony naukowiec mówi, że ma świetne rozwiązanie tej sytuacji i mówi, że jego kreacja będzie rosła szybciej i więcej niż inne kreatury. No i wypuścił właśnie nanorekina do oceanu. Nanorekin wydaje się być naprawdę mały na razie, bo nano to mały. Zobaczymy, jak wielkim uda się urosnąć, więc kontynuujmy piękną historię. Dobra, jak widzicie właśnie, jesteśmy naprawdę nano, mamy 20 mikrometrów, mamy 24 mikrometrów, to nawet nie są centymetry, tylko mikrometry. Mikrometry, tak, chyba to się tak nazywa po polsku. Jak widzicie, jesteśmy rozmiaru bakterii, więc musimy zjadać bakterie i na tym urosnąć. Zobaczymy, jak szybko to się nam uda. Tego się szczerze nie spodziewałem, no myślałem, że o kurde, myślałem, że jak rekin, to że będzie ogromny, na razie jeszcze nie jest, na pewno będzie, bo wiadomo, to jest nanorekin, który musi uratować świat przed grozą poprzednich zwierzątek. Kiedy zaczynaliśmy być rekinem, znaczy delfinem, zastanawiałem się, czy ten delfin stał się tak ogromny, chciał być, po to, żeby powstrzymać złotą rybkę, czy nie? Z tego, co już teraz wiemy po pewnym czasie, tak mi się przynajmniej wydaje, to chyba po prostu był samolubem i sam chciał być ogromny, a nie miał na celu uratować świata. Zobaczymy, jak rekin. No rekin został wypuszczony do wody w celu ratowania świata, więc myślę, że w takim celu też będzie kontynuował swoją przygodę na świecie, w oceanie. Ale zobaczymy, może mu się odwidzi, może nagle będzie chciał się stać po prostu największy i najgroźniejszy i wybić cały świat. Tak może też się zdarzyć. Oby nie, oby nie, oby nasz nanorekin uratował świat. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, tak sobie pływamy, powoli stajemy się coraz więksi. Myślę, że już za całkiem niedługą chwilę będziemy w stanie zjadać te większe bakterie, czy czymkolwiek to jest. I wtedy odblokuje się kolejna mapka, bo ta mapka, z tego co widziałem, na jedną gwiazdkę potrzebuje aż 11 minut, co jest naprawdę dużym pokładem czasu. No 11 minut to chyba jeszcze żadna mapka, nawet Tale of a Dolphin trwał 7 minut, niecałe nawet, a to będzie trwało pewnie około 11, no bo ja to zbyt szybki nie jestem. Czy ja już mogę zjadać te duże bakterie? Tak, mogę już je zjadać, więc super, szybko już urosłem, już nie jestem, dalej jestem mikrometrów, ale już nie jestem taki wcale malutki, już staram, czyli jestem już coraz bardziej, wiecie, coraz bardziej na górze łańcucha pokarmowego. Okej, odblokowała się kolejna część mapki. O Jezus! Co to jest za potworność? To wygląda troszkę obrzydliwie, żebym tak to nazwał, no ale tak działają te rzeczy. Tak niestety większość rzeczy, która jest mała i które są małe, typu robaki, bakterie, no nie wyglądają zbyt dobrze. Kiedy będę mógł zjadać
te różowe cosie, które wyglądają troszkę dziwnie, powiedziałbym co mi to przypomina, ale myślę, że sami będziecie sobie potrafili skojarzyć ten wygląd. Jeżeli nie, no to znaczy, że jesteście jeszcze troszkę za młodzi, żeby kojarzyć takie wyglądy, co chyba jest całkiem spoko opcją. Też bym chciał być za młody, też bym wolał nie kojarzyć tego. Dobra, mogę już to zjadać, dość szybko mnie to urośnie, a ja to szybko sobie na tym podrosnę. Do czego to doszło, żebym ja na swoim odcinku bał się powiedzieć nazwy czegoś, bo mnie tutaj wyzywają, że ja się nie znam na rybkach. No nie znam się, no. Miałem kiedyś akwarium, jak byłem mały, ale no kurde, co z tego? Takich rybek to ja nie miałem. Nanoszarka to ja nie posiadałem w tym akwarium. Dobra, tutaj już teraz szybko i fajnie się rośnie. Jak śliwka na sośnie. Można tak powiedzieć. Zobaczymy, kiedy będziemy w stanie zjeść już dużą krewetę i czy je... O! Okej, tutaj już udało się rozszerzyć kolejną część mapki. Jeszcze krewety zjeść nie możemy, ale czy powinna się pojawiać jakaś jeszcze nowe źródło pokarmu? Może nie, może po prostu chcieli, żebyśmy mieli trochę więcej tych małych rzeczy do jedzenia, żeby dość szybciej, żeby troszkę szybciej chociaż urosnąć. Jest taka opcja. Dobra, możemy już zjadać te duże krewety, więc to już jest chyba koniec. Czy będziemy mieli na koniec mapy 10 cm? Myślę, że wszystko do tego prowadzi właśnie, żeby mieć 10 cm. No to nie będą jeszcze jakieś porażające wielkości, ale to już będzie taki dobry start w przyszłość. Będziemy mogli już nie zjadać bakterii, a właśnie rosnąć na jakichś rybkach. Nanoshark. Jeszcze urosłem, czyli więcej niż 10... pingwiny! No tak, byliśmy wyrzuceni gdzieś tam w Arktyce, więc logiczne, że pingwiny będą. Pływają też tu jakieś jeszcze leszcze, które niestety biją. A ja muszę wybierać te krewetki spod nich. O-o. To może... Ja myślałem, że to będzie już takie fajne, lajtowe na koniec. A to wcale takie fajne i lajtowe nie jest. Co to jest? Aha, jakiś lodowiec, czy tam kra. No bije mnie, ja mam... Kurde, ja nie potrafię robić uników. Dobra, mogę już zjadać te pomniejsze rybki. Nie wszystkie jeszcze, ale już niektóre mogę. Więc muszę je szybko upolować. Dobra, już teraz mogę wszystkie te mniejsze, tylko ciężko odróżnić mniejszą od większej. Halo? Okej, mogę już chyba wszystkie, tak? Więc to już jest koniec. To już jest koniec tej mapki. Na pewno. Na pewno. Tak, to już jest koniec. Jedną gwiazdkę udało się, trwało to aż 10 minut. Więc naprawdę długo. Dobra, kolejna mapka, minuta 8, więc jak najbardziej jeszcze tutaj pogramy, no. Tylko, że troszkę zlamiłem. Bo tutaj trzeba zjadać te skrzynki. Trzeba zjadać skrzyneczki, a ja sobie... Uj, Jezu, jaki on jest skoczny ten rekin. Masakrycznie. Oczywiście w takich rzeczach to ja z dobry nie jestem, więc nie liczmy na jakieś, kurde, gwiazdki, bo na pewno tych gwiazdek nie zobaczymy. Dobra, ja już mogę zjadać jakie pudełka. Praktycznie większość pudełek mogę, ale jeszcze nie wszystkie. Większość to nie znaczy wszystkie. Tutaj już mogę, a już teraz końcóweczka, więc zjem najpierw tamto, żeby nie musieć się wracać. I szybko lecimy po tamto jedno, które wypadło chyba, tak? O właśnie, po to. Czy będzie jakaś gwiazdka? Może jedno? Trzy gwiazdki, what? Aż taki dobry byłem, no nie uwierzę, że aż trzy gwiazdki, bo słabo mi szło chyba, nie? Ale trzy gwiazdki to trzy gwiazdki, znaczy, że jestem najlepszy, no nie ma co się oszukiwać. Dobra, kolejna minutowa mapka, więc spróbujemy raz jeszcze. Tu musimy zjeść 30 pingwinów, tak jakby ześlizgując się z góry. No nie wiem, no tutaj chyba zbyt dużego polu do popisu nie mam, bo ja tym nie steruję. Ja mogę nawet odłożyć pada i to będzie spadać samo, bo to nie ma chyba znaczenia, czy ja trzymam przyspieszenie, czy nie. No, takie mapki też są potrzebne. To już będzie ostatnia mapka na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Chcieliśmy zostać... O, dobra, bo ja tu już się zagalopowałem. A tutaj po prostu trzeba sobie pozjadać te pingwinki i bardzo szybko znowu trzy gwiazdki. Co się dzieje po prostu? Ludzie, ta forma, ale tą formę trzeba skończyć. Zobaczymy, czy ta forma utrzyma się w następnych odcinkach. Tak więc co, to już by było na tyle. Zostaliśmy rekinem, cel spełniony. Zagraliśmy w sumie całkiem sporo mapek.
zebraliśmy 2 razy 3 gwiazdki. Patrzę teraz na mapkę, nigdy wcześniej miałem 3 gwiazdek, a tutaj miałem 2 razy pod rząd. Oczywiście mapki nie były zbyt trudne, ale 3 gwiazdki to 3 gwiazdki. Zobaczymy, jak pójdzie nam w następnych odcinkach. Na razie to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapki w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapki w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, na razie to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.